Dzień dobry, dzień dobry. Krzywo was mam. Półmetek. Półmetek wyzwania. Dzisiaj 15 dzień. Witam was serdecznie. Trzeba to uczcić małym łyczkiem soku z... buraków. Nie wiem, jak wy to pijecie. Ja nigdy się do soku samego z buraków nie przyzwyczaję. Dzisiaj kolejne zadanie. Wczoraj mówiliśmy o tym, żeby czytać etykiety składu tego, co jemy i co pijemy. Być może już coś ciekawego odkryliście albo zaczynacie odkrywać, a dzisiaj... nowe zadanie. Przynajmniej do końca challenge'u wprowadzamy do naszej diety jedno nowe warzywo. Dziennie. To znaczy, jeżeli rzodkiewka, jak dotąd spożywaliście 2 razy w miesiącu, to też uznajcie je za nowe warzywo. Jeżeli brokuła spożywaliście 3 razy w miesiącu, to też jest tyle co nic. Więc nie będziemy się super trzymali zasady, że koniecznie codziennie muszę zjeść rzodkiewkę, chociaż nie byłoby to złe. Ja niemalże codziennie jem brokuła. Chyba więcej się zajmę właśnie rzodkiewką. Idealnie byłoby mieć z własnego ogródka. No i awokado. Właśnie w awokado chciałem wam pokazać idealną fazę dojrzewania awokado. Jest ono nietwarde. Jak wcisnę palcem, to zostaje ślad troszeczkę. Ale w środku nie jest brązowe, nie jest zepsute i ma teraz idealny smak. Można je stąd wydłubać, pokroić do sałatki. Jest super pycha. Ja lubię po prostu tak też małą łyżeczką podjadać sobie awokado. Jedno nowe warzywo w naszej diecie. Dzień 15 wyzwania. Napiszcie, jak wam idzie. Do zobaczenia.